I witam ponownie na antenie NTV Wojciech Drewniak, a z drugiej strony Trader 21 z niezależnego portalu finansowego. Witam cię serdecznie. To jest dobry wieczór Państwu. To jest program na żywo, więc wszystko zdarzyć się może. Gdyby nas wyrzuciło z tych łączy skype'owych, no to będziemy reanimować połączenie, ale to też nasi widzowie wiedzą, że na gorąco, a taka telewizja jest najciekawsza. Słuchaj, zbliża się, bo to już 4 września, szczyt G20. Dokładnie, w związku z tym chciałem właśnie dzisiaj porozmawiać o kontroli nad walutą, o zmianach w systemie monetarnym, z jakimi będziemy mieli do czynienia na przestrzeni kolejnego miesiąca. No i może tak właśnie, wiesz, czemu ta kontrola nad walutą jest taka ważna, bo... Znaczy, większość ludzi sobie nie zdaje. No właśnie, bo większość ludzi, wiesz, hasło zna, no tak, że walutę może trzeba kontrolować, żeby się nie rozpłynęła i mają na uwadze budżet domowy, który trzeba trzymać. Tak. A jednak wytłumacz to tak bardziej precyzyjnie. Można dosyć prosto wytłumaczyć. Jeżeli masz kontrolę nad walutą danego kraju, to jesteś w stanie na żądanie zwiększyć jej podaż bądź zmniejszyć. Jesteś w stanie obniżyć stopy procentowe, bo jesteś w stanie je podwyższyć. Uzasadnienia do jednego bądź drugiego kroku zawsze się znajdą. W każdym razie, kontrolując stopy procentowe i kontrolując podaż pieniądzem, jesteś w stanie kontrolować gospodarkę całego kraju. Obniżając stopy procentowe i zwiększając podaż pieniądza, jesteś w stanie w krótkim terminie rozbujać sztucznie gospodarkę, wprowadzić ją w fazę bańki, bądź wręcz wykreować bańki na rynkach akcji, na rynkach nieruchomości. Wykonując ruch przeciwny, podnosząc stopy procentowe, jesteś w stanie stłamsić na chwilę wzrost gospodarczy, bądź wywołać krach. Czyli generalnie kontrolując podaż pieniądza, jesteś w stanie przygotować się na pewne ruchy, a dzięki nim jesteś w stanie przejmować poszczególne aktywa. Nie bez przyczyny już 150 lat temu Rothschild stwierdził: dajcie mi kontrolę nad walutą, a nie będzie mi obchodzić, kto stanowi prawo. Także tak, kontrola to jest... nad tą walutą jest piekielnie ważna, jest dużo ważniejsza zresztą od stanowienia prawa. Dlatego o tym chciałem porozmawiać, dlatego że za kilka dni, bo już 4 września na G20 zbiorą się najważniejsze osoby odpowiedzialne za kształt obecnego systemu monetarnego i będą dyskutować, w jaki sposób po 30 września przeobrazić system monetarny tak naprawdę na tym najważniejszym szczeblu. W mediach póki co nie wspomina się o tym, natomiast to są piekielnie ważne decyzje. Czemu? W zeszłym roku już podjęto decyzję o rozszerzeniu koszyka walutowego SDR-ów o juana. SDR to tak jakby sztuczna waluta składająca się wcześniej z dolara, z euro, funta oraz jena. Po kilku latach starań włączono ostatecznie chińskiego juana do koszyka walutowego. Natomiast samo włączenie nie ma specjalnie dużego znaczenia. Najważniejszy jest fakt, że w ponadnarodowej walucie, czyli w SDR-ach, zostanie przeprowadzonych kilka emisji długu. Do tej pory większość długu na świecie była denominowana w dolarze, więc przeprowadza się po to emisje SDR-owe, żeby upowszechnić międzynarodową walutę i przejść z systemu opartego na dolarze w kierunku systemu SDR-owego. Jest to o tyle istotne, że przechodząc do takiego systemu, bądź godząc się na powiązanie lokalnej waluty, w tym przypadku na przykład złotówki, z ponadnarodową walutą, jaką będzie pewnie SDR, godzimy się na oddanie resztek suwerenności. Ostatecznie kiedyś mieliśmy bardzo dużo lokalnych walut, one miały swoje plusy i minusy. Później wprowadzone zostały waluty regionalne, jak na przykład euro. Natomiast teraz się dąży do wprowadzenia globalnej waluty. Dla większości osób wydaje się, że czy to waluty regionalne, czy waluty globalne są fantastycznym rozwiązaniem, dlatego że wyjeżdżamy na wakacje, możemy się posługiwać w kilku krajach tą samą walutą. Albo firmy mają troszkę mniejsze koszty transakcyjne, przynajmniej tak nam się to przedstawia. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja, kiedy dany kraj wpada w problemy gospodarcze.
Co na przykład obserwujemy od kilku lat na przykładzie Grecji. Dokładnie. Grecy kulturalnie, kulturowo, przepraszam, nigdy nie byli narodem, który prowadził rozsądną politykę fiskalną. Jeżeli weźmiemy pod uwagę 200 ostatnich lat, to Grecja była bankrutem bodajże przez 47, czyli praktycznie 20% czasu. Tak już mają południowcy. I tego się trzeba trzymać. Czyli Grecy praktycznie przechodzili od jednego okresu bankructwa do drugiego. Tylko wcześniej Grecja posiadała własną walutę. Zaczynała z małym długiem, gospodarka się rozwijała, politycy stwierdzili, że trzeba rozdać troszkę pieniędzy na lewo i prawo. Pieniądze skąd trzeba było wziąć, więc podnoszono podatki, gospodarka przestawała się szybko rozwijać, dług eksplodował. Jedynym wyjściem był dodruk, czyli przez inflację wychodzono z długu. I Grecy zaczynali co jakiś czas z czystym kontem, zazwyczaj co 25, co 30 lat. Powtarzanie tego mechanizmu. Dokładnie tak, ale Grecy byli do tego przyzwyczajeni. Gospodarka była tłamszona wysoką inflacją, wysokim długiem, po czym zaczynali od zera. Natomiast sytuacja się zmieniła w momencie, kiedy Grecy przyjęli wspólną walutę, czyli euro. Wcześniej, czy Grecy, czy Hiszpanie, żeby zaciągnąć kredyt, musieli płacić 10, 12, 15% odsetek rocznych. Czy to w drachmie, czy to w pesecie. W momencie, kiedy wprowadzono wspólną walutę i zarówno greckie korporacje, jak i Grecy mogli się zadłużyć, korzystając z 1 czy 2% kredytów, zadłużyli się na potęgę, powstała bańka, tych kredytów nie dało się spłacić i dzisiaj Grecja w żaden sposób nie może się odciąć od ciężaru długu, tak jak to robiła wcześniej, bo straciła kontrolę nad własną walutą. I jedynym rozwiązaniem jest oddawanie poszczególnych aktywów, ale ten plan restrukturyzacyjny, czy tak jak się go wcześniej nazywa, planem naprawczym, polega tylko na tym, że utrzymuje się bardzo wysokie zadłużenie Grecji, a co chwilę przyjmuje się kolejne aktywa. Bo kraj nie stanie się... No to jest niszczenie kraju po prostu. Dokładnie. W ten sposób, poprzez kontrolę nad walutą danego kraju, przejmuje się wartościowe aktywa. I jeżeli chodzi o globalną finansjerę, to jest to fantastyczne rozwiązanie, bo jeżeli kontrolujesz Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy Bank Rozrachunków Międzynarodowych w Bazylei, to z najwyższego poziomu jesteś w stanie albo pozwolić się rozwijać, albo doprowadzić kraj do ruiny, albo poprowadzić go odpowiednią polityką monetarną w taki sposób, jaki tobie jest wygodny. I niestety, ale Grecy bardzo cierpią przez wspólną walutę. Wygranymi wspólnej waluty po części są kraje północne, które korzystają z w miarę niskiego kursu euro. Spowodowane jest to właśnie tym, że mamy takie dysproporcje. Kraje takie jak Niemcy, Austria, Finlandia z jednej strony, a z drugiej strony mamy Grecję, Portugalię, Hiszpanię. W każdym razie w różnych gospodarkach absolutnie nie powinniśmy mieć tej samej waluty. Natomiast to, o czym będą decydenci rozmawiać na G20, to jest w jaki sposób przenieść ten poziom centralizacji monetarnej na jeszcze wyższy poziom. Generalnie o SDR-ach rozmawia się już od dłuższego czasu. W ogóle pierwowzorem globalnej waluty był Bancor jakieś 60 lat temu. Na jakiś czas o nim zapomniano. Później w latach 70. po raz pierwszy uruchomiono SDR-y. Na 20 lat o nich zapomniano w momencie, kiedy dolar dosyć mocno się trzymał. I zaczęto powracać do SDR-ów jakieś 10 lat temu. Z tym, że żaden kraj rozsądnie zarządzany nie odda ci władzy monetarnej w normalnych warunkach. Żeby przenieść tą władzę na jeszcze wyższy poziom, tak jak w tym przypadku mówię o SDR-ach, musisz wywołać kryzys. Ostatecznie bez żadnego kryzysu nie jesteś w stanie, może inaczej, jeżeli jesteś w stanie wywołać kryzys o w miarę silnych konsekwencjach, to jesteś w stanie zmusić społeczeństwo i polityków, żeby zaakceptowali rozwiązania, które w innym przypadku nigdy nie zostałyby zaakceptowane. W związku z czym kreuje się kryzys, bądź stwarza się warunki do powstawania kryzysu, po to, żeby później zaproponować rozwiązanie. Rozwiązanie, które jest oczywiście wygodne dla ciebie, po to, żeby zrealizować jakiś większy plan. I wróćmy trochę w czasie.
15 lat temu, zaraz po atakach na WTC, w Stanach Zjednoczonych obniżono stopy procentowe. Drastycznie. Rzekomo, żeby pobudzić gospodarkę. Związane to było z WTC oraz z wcześniejszymi konsekwencjami pęknięcia bańki internetowej. Stopy procentowe obniżono praktycznie na całym świecie. Efekt niskich stóp był taki, że bardzo szybko zaczęło rosnąć zadłużenie, zarówno na poziomie osobistym, jak i korporacyjnym. W końcu, jeżeli masz niskie odsetki do długu, to dużo chętniej zaciągniesz kredyt, niż w momencie, kiedy masz wyższe odsetki. Korporacje postępowały dokładnie w ten sam sposób. Niezamierzonymi konsekwencjami, albo zamierzonymi, było powstanie ogromnej ilości złych długów. Ludzie kupowali domy po to, żeby domy, których ceny były drastycznie zawyżone, korporacje inwestowały w różnego rodzaju spekulacyjne aktywa, których ceny osiągnęły abstrakcyjne ceny właśnie w wyniku niskich stóp procentowych. I doszło... No to pamiętamy. I nadszedł słynny 2008 rok. Dokładnie. I 2008 rok, gdybyśmy mieli rozsądną sytuację gospodarczą na świecie, to byśmy przeszli przez reset długów. Czyli firmy, które ponosiły nadmierne ryzyko, zapłaciłyby za to bankructwami, sytuacja by się oczyściła, ich miejsce zajęłyby firmy zarządzane w ostrożny sposób. Oczywiście do tego nie dopuszczono. Efekt był taki, że firmy, które były zarządzane w mega nierozsądny sposób, mega ryzykowne działania podejmowały, zostały wykupione z pieniędzy podatników i tego typu działania przeprowadzono na całym świecie. Oficjalnie TARP kosztował podatników 800 miliardów dolarów. Prawda jest taka, że to był dopiero początek. Banki centralne na całym świecie zaczęły wykupować od różnego rodzaju korporacji przemysłowych, finansowych złe długi. Czyli te długi zostały przeniesione na barki poszczególnych rządów. Efekt był taki, że po 2008 roku drastycznie wzrosło zadłużenie poszczególnych krajów. Wcześniej obligacje rządowe na przykład, czyli dług państwa, był postrzegany jako aktywo o najwyższym poziomie bezpieczeństwa. Dzisiaj można powiedzieć, że dług poszczególnych rządów to jest dług śmieciowy. Dlatego, że jeszcze nigdy w historii kraj, który był zadłużony powyżej 90% w relacji do PKB, nie spłacił w uczciwy sposób swojego długu. No nie miał jak spłacić, nawet gdyby chciał. No tak, bo ciężar obsługi długu jest tak potężny, że gospodarka nie jest się w stanie rozwijać. Żeby wyjść z tego długu, albo uruchamiano prasę drukarską i spłacano wierzycieli pieniądzem, który był mniej wart, albo przeprowadzono bezpośrednie bankructwa, dłużnik z wierzycielem dochodził do porozumienia, odpisywano 50% długu, 50% było spłacane i kraje oddłużone zaczynały z czystym kontem. Przez ostatnie jednak 7 lat ogromna ilość długu została przenoszona z bilansów korporacyjnych na barki poszczególnych rządów, poszczególnych krajów. Te wszystkie programy, o których nam się mówi, czyli quantitative easing, czyli programy, które docelowo mają pobudzić gospodarkę, z pobudzaniem gospodarki absolutnie nie mają nic wspólnego. To jest czysty dodruk, za który skupowane są albo obligacje korporacyjne, których nikt nie chce, albo skupowane są obligacje rządowe, na które nie ma chętnych. W każdym razie banki centralne drastycznie zwiększają bilanse, ale tym samym rośnie też zadłużenie. I to był, w mojej ocenie, drugi etap. Drugi z trzech etapów planowanego przejścia do nowego systemu monetarnego. No, a później był Cypr jeszcze. Był Cypr, dokładnie. Cypr był pewnego rodzaju testem. Czy można wywołać kryzys? Czy można przejąć część oszczędności obywateli po to, żeby pokazać im, patrzcie, mamy mega kryzys. Jedynym rozwiązaniem jest wprowadzenie ponadnarodowej waluty. Cypr pokazał jedną rzecz. Jesteś w stanie przejąć oszczędności obywateli, ale jednym z konsekwencji takich działań jest drastyczne odwrócenie się od sektora bankowego i zwrócenie się ludzi z powrotem w kierunku gotówki. Gotówki, tak. W momencie, kiedy masz spokój na rynkach finansowych, ludzie korzystają chętnie z kart płatniczych, trzymają pieniądze w bankach i wszystko jest ok. Natomiast w momencie, kiedy ludzie stracą część oszczędności w banku, to nie zmusisz społeczeństwa do tego, żeby zrezygnowali z gotówki.
Ale widzisz, porobili zapisy, teraz każdy bank praktycznie ma taki zapis, że może przejąć aktywa obywateli, które... Na szansę, przez 3 lata wprowadzono na całym świecie, w ciągu 3 lat wprowadzono na całym zachodnim świecie procedurę bail-in. W Unii Europejskiej, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, Japonii i Australii. Procedura bail-in pozwala w myśl prawa przejąć część oszczędności, część środków z lokat czy oszczędności obywateli przez upadający bank. Oficjalnie wprowadzono po to, żeby zapobiec kaskadzie upadku banków w systemie bankowym, dlatego że banki są dzisiaj połączone niesamowicie ze sobą. Kryzys jednego banku natychmiast przekłada się na kilka kolejnych domino. W różnych krajach. Dokładnie tak. Więc przekaz był taki, że bail-in jest po to, żeby podnieść bezpieczeństwo w systemie. Moim zdaniem bail-in był wprowadzony po to, żeby w momencie, kiedy przyjdzie odpowiedni czas, zainicjować kryzys, przejąć trochę oszczędności i zmusić poszczególne rządy do zaproponowania jakichś, do przyjęcia rozwiązań zaproponowanych przez na przykład Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Czyli my was oddłużymy, wasze społeczeństwo, zobaczcie, ile już wycierpiało, więc musimy zgodzić się na pewne odpisy długów, odpisy względem oczywiście banku centralnego, którego jesteśmy udziałowcami, ale w zamian za to musicie zgodzić się na powiązanie sztywną wspólnej waluty, na przykład z określonym, z SDR-em na określonych warunkach, czyli określamy sztywny kurs oraz narzucamy wam stopy procentowe. I w mojej ocenie to był plan, który został w pewnym momencie zmieniony. Czemu? Tak jak słusznie zauważyłeś, na Cyprze ludzie odwrócili się ponownie od banków i zwrócili się w kierunku gotówki. Natomiast eliminacja gotówki jest bardziej celem nadrzędnym. Bo w momencie, kiedy wyeliminujesz gotówkę, po pierwsze przeciwdziałasz, eliminujesz możliwość wystąpienia ranów na banki, no bo ostatecznie, jeżeli nie masz gotówki, to społeczeństwo nie poleci nagle do banku X wyciągnąć pieniądze, nawet jeżeli bank będzie zagrożony upadłością. Dokładnie. Z drugiej strony, jeżeli nie masz gotówki, to opresyjne rządy są w stanie kontrolować praktycznie każdy element życia. Dzisiaj, jeżeli mamy gotówkę, zachowujemy jeszcze resztki prywatności. Wyeliminuj gotówkę i rządy oraz międzynarodowe korporacje, które tak naprawdę są w stanie sponsorować konkretne grupy interesu i wybierać rządy, będą także o nas wszystko wiedziały i miały na nas ogromny wpływ. Dlatego eliminacja gotówki była cenem nadrzędnym i wydaje mi się, że na poziomie międzynarodowym zdecydowano o tym, żeby odejść od bail-in. Z jednej strony dla przeciętnego obywatela to dobrze, bo zostało ograniczone ryzyko bankructwa poszczególnych banków, czyli ryzyka utraty części oszczędności. Z drugiej strony konsekwencje innego rozwiązania będą dużo bardziej destruktywne. Czemu? Załóżmy, że teraz robimy pewien krok wstecz. Na poziomie globalnym jesteśmy zadłużeni na takim poziomie, którego dług nie może być w uczciwy sposób spłacony. Jeżeli eliminujemy odpisy długów, dlatego że odpisując długi w okresie bankructw może dojść do nieplanowanych działań. Jeżeli przejmiesz zbyt dużą ilość depozytów, ludzie wyjdą na ulicę, do władzy dojdzie jeszcze jakiś reformator bądź populista i nie jesteśmy w stanie przeprowadzić konkretnych zamierzonych działań. Jeżeli zaczniesz redukować ten dług w sposób inflacyjny, to mało kto się połapie w tym, co się dzieje. I dzisiaj właśnie wiele wskazuje na to, że będziemy z obecnego nadmiernego zadłużenia wychodzili nie metodą resetu nagłego, a metodą inflacyjną. Przez ostatnie kilka lat banki centralne z całego świata, Fed, Europejski Bank Centralny, Bank Anglii, Szwajcarski Bank Centralny czy Bank Japonii, drukują określoną ilość waluty na przemian. Przez 2 lata jeden bank centralny nadaje tempo, kilka banków centralnych podąża. Później zmienia się prowadzący i inny bank centralny w danym regionie, w zależności od potrzeb, zwiększa poziom nadruku. Dzięki temu, że wszyscy wkoło drukują, zwiększa się podaż waluty,
ale nie doprowadza się do nagłych skoków, czyli umocnienia jednej waluty bądź osłabienia jednej waluty względem pozostałych. Ludzi, jak się spytasz, co się dzieje z walutą, stwierdzą nic. W końcu w kantorach euro, dolar, frank kosztuje mniej więcej tyle samo. I to jest dla większości ludzi wyznacznik. Dlatego zwiększa się podaż waluty mniej więcej w zbliżonym tempie. A ciekawy manewr. Dokładnie. Ale dzięki temu utrzymuje się pozory stabilizacji. Teraz co się będzie działo w najbliższym czasie? Banki centralne do tej pory za wydrukowane pieniądze skupkowały kilka rzeczy. Przede wszystkim dług rządowy, czyli obligacje rządowe, czyli aktywo, na które nie było chętnych. Niektóre banki skupowały toksyczne aktywa od banków komercyjnych po to, żeby je wyratować. Kolejnym ruchem było skupowanie akcji. Czyli banki centralne za świeżo wydrukowane bądź wykreowane z powietrza pieniądze skupowały nie obce waluty, tylko skupują akcje. Do tej pory dwa banki centralne oficjalnie publikują swoje raporty, z których można odczytać, co dokładnie mają w bilansach. I na przykład Bank Japonii do tej pory wygenerował z powietrza tak gigantyczną ilość jenów, że skupił za nie praktycznie połowę ETF-ów na giełdzie w Japonii. Czyli ogromna ilość akcji przedsiębiorstw, korporacji oraz rejtów jest w posiadaniu banku centralnego. To jest jak monopol. Jeżeli masz możliwość drukowania waluty, to skupujesz za to bardzo wartościowe aktywa. No bo ostatecznie ludziom akcje kojarzą się jako aktywo spekulacyjne. Kup dziś, sprzedaj za jakiś czas, jak jego cena wzrośnie. Natomiast tak nie jest. Akcja w wolnym obiegu jest częścią przedsiębiorstwa. Więc jeżeli drukujesz określoną ilość waluty i skupujesz za nie majątek trwały, czyli część przedsiębiorstwa, to przejmujesz po prostu aktywa do swoich bilansów. I dzisiaj banki centralne stają się największymi wierzycielami poszczególnych rządów, bo mają ogromne ilości obligacji, mają ogromne ilości toksycznych aktywów, które pójdą na odpisy oraz skupują coraz większą ilość akcji bądź rejtów na poszczególnych giełdach. W Japonii w ostatnim czasie uruchomili jeszcze, może inaczej, trochę się zagalopowałem. Jednym z elementów quantitative easing, czyli do druku, było w zamierzeniu wywołanie inflacji. Wywołanie inflacji po to, żeby część długów zaczęła się dewaluować. Tak jak wspomniałem wcześniej, dzisiaj praktycznie cały zachodni świat jest zadłużony do takiego poziomu, przy którym dług jest ciężko kontrolować. Żeby odzyskać kontrolę, a kontrola jest właśnie najważniejszym elementem, musisz obniżyć dług do pewnych poziomów. Odpisy długu bezpośrednio odpadają. Ale jeżeli wywołasz inflację, to część długu w relacji do wielkości gospodarki zacznie się dewaluować. Przy niskich stopach procentowych, jeżeli utrzymanie długu na niezmienionym poziomie kosztuje cię 3% rocznie, a wywołasz powiedzmy 10% inflację, to 7% długu ci się zdewaluuje. 7% wydaje się mało, ale jeżeli utrzymasz taki poziom przez 5 czy 10 lat, to dług na poziomie osobistym, korporacyjnym i rządowym jesteśmy w stanie obniżyć do takich poziomów, przy których będzie on zarządzany. Pieniądze z dodruku realizowanego przez banki centralne na przestrzeni ostatnich kilku lat nie trafiły całkowicie do systemu, dlatego też nie mamy jakiejś bardzo wysokiej inflacji. Ostatecznie bazową podaż pieniądza w Stanach Zjednoczonych na przykład zwiększono 8-krotnie, w Szwajcarii to będzie jakieś 10 razy i mimo wszystko nie ma inflacji, dlatego że spora część, większość tego pieniądza zamknęła się w systemie bankowym. Żeby przyspieszyć tą inflację, czyli przyspieszyć dewaluację długów, przygotowuje się pewien test. Zaczynamy standardowo od Japonii. Japonia jest od 3 dekad takim globalnym testerem. Kiedyś obniżono stopy procentowe do zera, uruchomiono dodruk po to, żeby rzekomo pobudzić gospodarkę japońską. To nie zadziałało przez 3 dekady. Dodruk
nigdy nie działa. Dodruk wywołuje inne efekty, wzrost cen nieruchomości, wzrost cen akcji, bańki spekulacyjne, ale na pewno nie pobudza gospodarki. Czyli to, co w Japonii nie skutkowało przez 30 lat, przez ostatnie 7 lat stosuje się na skalę globalną. No i to jest mit, powiedzmy sobie. To jest mit, oczywiście. No. Einstein kiedyś powiedział, że trzeba być szaleńcem, żeby stosować te same zabiegi i oczekiwać za każdym razem innego rezultatu. Że zadziała, tak. Widocznie nie dotyczy to bankierów centralnych. W każdym razie, żeby zwiększyć inflację, w Japonii planuje się wprowadzenie tzw. perpetual bonds. Czyli rząd pożyczy od banku centralnego pieniądze i w zamian za to przekaże obligacje do banku centralnego. Tylko obligacje. Po pierwsze, nie mają terminu wykupu, czyli to są wieczne obligacje. Po drugie, one nie będą wypłacać odsetek. To tak jakby bank Japonii przekazał na chwilę kontrolę nad prasą drukarską rządowi Japonii. Efekt będzie taki, że rząd Japonii, żeby przyspieszyć inflację, będzie mógł wykreować z powietrza za pośrednictwem banku centralnego ogromną ilość długu, którą przeznaczy na ogromną ilość waluty, przepraszam, którą przeznaczy na sfinansowanie różnego rodzaju programów socjalnych, na sfinansowanie dziury budżetowej, czyli wszystkie pieniądze, które zostaną pozyskane z perpetual bonds, trafią na rynek. Efekt będzie taki, że zacznie rosnąć inflacja, która w pierwszym etapie zdewaluuje część długu, tylko jeżeli się dewaluuje, to z drugiej strony tracą osoby, które mają kapitał lokowany na przykład w bezpiecznych obligacjach, tracą emeryci, renciści, którzy zazwyczaj posiadają tego typu aktywa oraz traci większość klasy średniej. Ale kto się tym przejmuje? No właśnie nikt się tym nie przejmuje. Obniżamy rzeczywistą wartość długu po to, żeby utrzymać kontrolę, ale robimy to standardowo kosztem klasy średniej. To, co zostanie zastosowane w Japonii, moim zdaniem zostanie później przerzucone na poszczególne kraje po to, żeby przyspieszyć inflację. Jeżeli inflacja zacznie w pewnym momencie wymykać się spod kontroli albo będzie zbyt silna, usłyszymy, że banki centralne bądź poszczególne rządy znowu zawiodły, waluty nam się niszczą i musimy wprowadzić większą kontrolę nad walutą. I tym rozwiązaniem najprawdopodobniej będzie SDR, który jest dzisiaj emitowany przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. I o tym najprawdopodobniej będą dokładnie, już o taktycznych działaniach, rozmawiać właśnie na G20. Tu, żebyśmy jasno zrozumieli, SDR nie jest absolutnie żadnym rozwiązaniem. Myślę, że 98% ekonomistów nie rozumie, jak działa SDR. Ja sam do końca nie znam technicznych elementów, dlatego że to są rzeczy, które trzyma się za zamkniętymi drzwiami. W każdym razie SDR jest wypadkową na razie 4 walut. Po 30 września będzie wypadkową 5 walut. Dolara, który traci status globalnej waluty rezerwowej oraz transakcyjnej. Euro, które jest niszczone na potęgę. Dla przypomnienia, Europejski Bank Centralny w każdym miesiącu zwiększa podaż euro o 80 miliardów euro, skupując za to toksyczne aktywa oraz obligacje rządowe, na które nie ma chętnych. Mamy jena, który jest niszczony najszybciej ze wszystkich gospodarek w relacji do wielkości gospodarki. Mamy funta, czyli dawną walutę rezerwową. Co gorsza, Wielka Brytania ma jeszcze ten problem, że gdyby nagle stracili kontrolę nad funtem, to nie mają żadnych rezerw złota, które mogłyby posłużyć za przywrócenie stabilizacji bądź zaufania do waluty. No i będzie yuan. Natomiast yuan jest tak samo silnie dewaluowany, jak wszystkie wcześniej wymienione waluty. Więc SDR nie jest żadnym rozwiązaniem. SDR jest niczym innym, jak kompozycją największych walut. Ale jeżeli SDR się upowszechni, jeżeli w SDR-ze będą emitowane obligacje, to wiele krajów wpadnie w taką pułapkę, w jakiej dzisiaj jest Grecja. Jeżeli nie jesteś w stanie wygenerować określonej ilości waluty po to, żeby pozbyć się części długu,
to wpada, to stajesz się zakładnikiem wierzyciela. A kto ma kontrolę nad SDR-em? Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Także konsekwencje przyszłego wprowadzenia systemu SDR-owego, który nie jest na niczym oparty, jest tylko wypadkową papierowych walut, mogą okazać się tragiczne. Natomiast konsekwencje tych zmian, o których powiedziałem, czyli wcześniej masowe odpisy długów, reset długów, a teraz wyjście z długu metodą inflacyjną, przełoży się na drastyczną utratę wartości naszych oszczędności. Jeżeli ktoś trzyma oszczędności w dłuższym terminie, w papierowych walutach na koncie, bądź co gorsza w obligacjach rządowych, no to na pewno nie odzyska większości swoich pieniędzy. Z tym się po prostu trzeba liczyć. Przechodząc od bail-inu znowu do bail-outów, które zostały zastosowane w 2008 roku, wszystko wygląda na to, że w najbliższych latach czeka nas wyższa inflacja i coraz mniejsza możliwość ochrony naszego kapitału przed dewaluacją. Co smutne, ten... co mówisz. Proszę, proszę, przerwałem ci. Smutne to, co mówisz, wiesz, tak. Bo to no, w zasadzie... To jest smutne, ale prawdziwe. No. W zasadzie pokazuje, że tutaj nie pracuje się nad jakimś rozwiązaniem problemu, tylko nad przedłużeniem obecnego status quo, wiesz, no dziwne to jest. Nie ma rozwiązań. Są kraje, na przykład takie jak Szwajcaria, w której jakiś czas temu wprowadzono ustawowy zakaz, konstytucyjny bodajże, zakaz ustanawiania budżetu z deficytem. I to było fantastyczne rozwiązanie, bo jeżeli mamy papierową walutę, to polityków nic nie powstrzymuje przed zwiększaniem podaży pieniądza, czyli zwiększaniem długu. W momencie, kiedy nie mogą ustanawiać deficytu, no to zakłada się jakieś kleszcze. Natomiast największym problemem jest to, że wszystko wskazuje na to, że za jakiś czas przejdziemy do systemu, w którym kontrola nad walutą została przeniesiona na jeszcze wyższy poziom. Część osób pewnie słysząc o tym, że waluta będzie się dewaluować, zastanawia się, czy warto wziąć kredyt, na przykład na mieszkanie, czy kupić za to jakieś inne aktywa, które w dłuższym terminie utrzymują wartość. I tak i nie. Wszystko jest dobrze do czasu, kiedy mamy stabilną sytuację, czyli powiedzmy mamy 10% inflację rzeczywistą, podczas, nie mówię o CPI, która jest standardowo zaniżana, a jednocześnie mamy stopy procentowe czy odsetki od kredytu na poziomie 4 czy 5%, to w sposób naturalny nasz kredyt się dewaluuje. Wszystko jest ok do momentu, póki mamy niskie stopy procentowe. Jeżeli nagle któryś kraj zacznie tracić kontrolę nad własną walutą, czyli inwestorzy zaczną uciekać z danego rynku, to w pierwszej kolejności bank centralny ratuje się wyprzedając waluty. Czyli jak inwestorzy pozbywają się przykładowo naszej złotówki, bo widzą, że źle się dzieje na naszym rynku, to złotówka traci na wartości. Kurs dolara, funta, jena rośnie. I żeby przeciwdziałać temu, bank centralny robi odwrotny ruch. Wyprzedaje nasze rezerwy po to, żeby skupić złotówki. W 90% bank centralny przegrywa z rynkiem. Kolejnym ruchem jest podniesienie stóp procentowych i to drastyczne. Nie mówię o 0,5 punktu procentowego czy 2, raczej o 5, 8. No to rzeczywiście. Tak, i wtedy przekaz jest czytelny. Skoro odsetki od lokat na poziomie 3% was nie zadowalały, to może zadowolą was odsetki na poziomie 10%, może 15%. To było bardzo dobrze widać na przykładzie Ukrainy. Kiedy zaczął się kryzys gospodarczy wywołany też wojną domową, to stopy procentowe bank centralny podniósł błyskawicznie, najpierw z 7% na 12%, później z 12% na 30%. I teraz wyobraź sobie, że masz kredyt na nieruchomość, na samochód, na cokolwiek, bo uważaj, że dobrze jest wziąć kredyt, bo się zdewaluuje. Jeżeli masz sytuację stabilną gospodarczą, to jest ok. Tylko co, jeżeli nagle stopy procentowe rosną z 3 punktów na 10? Jak się to zmieni? Dlatego z kredytem nie jest tak fajnie.
No to już mieliśmy taką sytuację w Polsce. Oczywiście. To starsi nasi widzowie powinni pamiętać te lata tak zwanej transformacji. Tak. Lata 80. raz, później po raz kolejny mieliśmy hiperinflację w latach 90. Tak. Kiedy ceny rosły po 60% miesięcznie. Odsetki rzeczywiście od kredytów były niższe niż rzeczywista inflacja, ale i tak były na tyle wysokie, że wiele osób sobie kompletnie z nimi nie poradziło. Nie było jak spłacać tych odsetek. Tak. Poza tym przejście do nowego systemu ma jeszcze ten problem, że jeżeli stara waluta jest wymieniana na nową walutę i nie spłaciłeś kredytów w czas, to przeliczenia kredytów zazwyczaj odbywają się po innych kursach niż przeliczenie lokat. Czyli jeżeli przed krachem monetarnym, przed zamrożeniem aktywów, bo zazwyczaj do tego dochodzi, miałeś powiedzmy 100 tysięcy na lokacie i 100 tysięcy kredytu jednocześnie, to 100 tysięcy kredytu wartościowo zostaje ci w nowym systemie. Ale pieniądze z lokat zazwyczaj są przeliczane po innym kursie, w 70% przypadków mniej więcej, i jest to 3 do 1. Czyli oszczędności nam topnieją. Natomiast kredyt zostaje nam w określonej wartości, taką jaką utrzymywał przed zamrożeniem systemu. Bo zazwyczaj, jeżeli przechodzimy z jednego systemu do drugiego, no to przez jakiś czas mamy utrudniony dostęp do naszej pieniędzy. Natomiast w jaki sposób przejdziemy do systemów SDR-owych, tego nie wiem. Wiem natomiast, że po 30 września, kiedy yuan zostanie włączony formalnie do koszyka walutowego, bardzo wzrośnie nam ryzyko finansowe, ponieważ coraz większa ilość podmiotów gospodarczych, międzynarodowych korporacji, rządowych funduszy inwestycyjnych, zamiast inwestować bądź utrzymywać dług denominowany w dolarach, będzie przenosiła ten dług na dług denominowany w SDR-ach. Przecież w ostatnim czasie Chińczycy pożyczyli od Banku Światowego SDR-y, czyli Bank Światowy, odwrotnie, przepraszam. Chińczycy pożyczyli Bankowi Światowemu SDR-y. Chodziło o to, żeby przekazać informację, że możemy już zadłużać się w SDR-ach. Bank Światowy nie zrobił tego po to, żeby pożyczyć pieniądze. Bank Światowy jest fantastycznie skapitalizowany i może pożyczyć na wielu rynkach pieniądze, na bardzo dobrych warunkach. Chodziło o pewien ukłon w kierunku Chińczyków, którzy są bardzo silnymi propagatorami SDR-ów, i chodziło o to, żeby zwiększyć popularyzację, przyspieszyć popularyzację SDR-ów na arenie międzynarodowej. Jeżeli do tego dojdzie, to zmniejszy się automatycznie popyt na amerykańskie obligacje, wzrośnie popyt na obligacje SDR-owe, jako te, które dają troszkę większą stabilność. No i pytanie, jak sobie z tym Stany Zjednoczone poradzą? Do tej pory przez EFF czy innego rodzaju fundusze ukryte, które nie muszą prezentować bilansu, byli w stanie skutecznie skupować dług swój, na którego nie było chętnych. W podobny sposób jak EBC to robi na przykład z długiem Hiszpanii czy Włoch. Przecież gdyby Europejski Bank Centralny dodrukowywał co miesiąc 80 miliardów, to Włosi na pewno nie mogliby zadłużyć się na 10 lat, oferując inwestorom 1% odsetek rocznie. Bo w normalnych warunkach musieliby proponować 15%, 18%. Ale wiesz, zadłużyć się na 1% rocznie. Tu jest jakaś taka gra na osłabienie Stanów Zjednoczonych, na osłabienie dolara. To wyraźnie widać, jak się patrzy na politykę i na to, co się dzieje. A ponadto, jak gdyby, no nie wiem, wiesz co, no ja sobie mogę myśleć w ten sposób. Jeżeli Chiny w ostatnim czasie skupiły takie potężne ilości złota, ja nie wiem, czy w tej chwili ktoś ma więcej złota niż Chiny, no to też urastają na takiego niezależnego gracza. No, mogą sobie, wiesz, różne rzeczy robić, ale jak przyjdzie co do czego, oni powiedzą, no, my mamy złoto. Masz rację. W mojej ocenie Chińczycy skupują ogromne ilości złota, a tutaj mówimy o 2000 ton rocznie. Dokładnie.
W większości formalnych raportów tego nie ma, dlatego że jeżeli przewozisz duże ilości złota i zaklasyfikujesz je jako złoto monetarne, to się nie musisz spowiadać. Natomiast z wielu sensownych raportów wynika, że rozmawiamy właśnie mniej więcej o 2000 ton rocznie, to najprawdopodobniej Chińczycy przygotowują się do oparcia w przyszłości swojego systemu monetarnego na złocie. Dlatego że historia pokazała, że sztywne powiązanie waluty z jakimś aktywem materialnym, a w tym przypadku złoto sprawiało się najlepiej, pozwalało w długim terminie utrzymać niskie stopy procentowe i brak inflacji. Bo mieliśmy złoto jako aktywo, które ograniczało możliwość dodrukowania waluty. I w takim systemie gospodarka rozwijała się najszybciej, a poszczególny kraj, który utrzymywał tego typu system, wyrastał na potęgę gospodarczą i automatycznie gospodarkę handlową i globalnego hegemona. Przecież Stany Zjednoczone w momencie, kiedy wprowadziliśmy Bretton Woods w 1944 roku, miały ponad 20 tysięcy ton złota i stanowiło to jakieś 65-67% wszystkich rezerw będących w posiadaniu banków centralnych, bo banki centralne posiadają około 30 tysięcy ton. Łącznie na świecie złota jest jakieś 175 tysięcy ton. 30 tysięcy przypada na banki centralne. I to pozwoliło utrzymać prymat dolara do 1971 roku, kiedy to formalnie Stany Zjednoczone zbankrutowały po tym, jak Nixon zerwał połączenie dolara ze złotem. Przed 1971 rokiem można było wymienić dolary na złoto. Na złoto. Dokładnie tak. I Chińczycy, mam wrażenie, że przygotowują się do tego. Co więcej, Chińczycy trzymają garści Stany Zjednoczone, bo nie widzę innego uzasadnienia, dlaczego Chińczycy mogą importować 2000 ton rocznie, a Niemcom odmawia się, czy tam rozkłada się na 7 lat zwrot bodajże, ile tam było? Tak, po 300 ton. Dokładnie. Tak. Symbolicznie. Najprawdopodobniej Chiny ze Stanami Zjednoczonymi zawarły jakiś pewien układ. Czyli my zwiększamy nasze rezerwy złota, wy nam na to pozwalacie, a jednocześnie przyszły wzrost cen złota w nowym systemie zrekompensuje nam straty wynikające z utratę wartości siły nabywczej dolara. Ostatecznie największą pozycją Chińczyków są dolary. Przecież w dolarach amerykańskich, w amerykańskich obligacjach posiadają grubo ponad bilion dolarów. No właśnie, myślę, że stosunkowo szybki czas rzuci trochę światła na to. Zbliżyliśmy się do końca naszej audycji, nawet przekroczyliśmy o parę minut czas. No cóż, czas szybko leci. Szybko leci, ale nie zauważyłem, że tak późno się zrobiło. Słuchaj, dziękuję Ci za dzisiejszy program. Bardzo, bardzo ciekawe rozważania i tutaj naszkicowanie sytuacji bieżącej z takim no, wyjściem perspektywicznym, jak to może być, chociaż to mało optymistyczne, no, ale prawda nie zawsze musi być jakaś taka. Znaczy, czy mało optymistyczny? No, jeżeli jesteś w stanie się edukować, jeżeli rozumiesz pewne zagadnienia, to nawet i w kiepskich realiach. Jesteś w stanie się znaleźć, tak. Jesteś w stanie się odnaleźć. Tak. I o to chodzi. I taki cel mają nasze programy, żeby edukować, pokazywać, jak jest, a nie straszyć czy siać panikę. No to tak dopowiedziałem, żeby było jasno, że tam ktoś nie kombinował w jakichś komentarzach. Dobrze, to jeszcze raz dzięki i no myślę, że za 3 tygodnie może zrobimy następną audycję. Pewnie jak tam będziesz w stanie. Dziękuję serdecznie. Miłego wieczoru. Dzięki, dobrej nocy, cześć. Dobranoc.